Każdego ranka po spędzeniu nocy na niebie, Jarmies budzą się i schodzą na ziemię, aby się bawić. Chodźmy! Zbieranie ślimaków. Jest przepiękny dzień, więc Jarmies pracują przy grządkach z warzywami. Zbierają sałatę i wkładają ją do kosza. Suzy właśnie jedną niesie. No i jest! Brawo, Suzy! Ale ona duża! Włóż ją do koszyka! Cześć, Suzy! Cześć, Starby! Ja też mam sałatę. Brawo, Starino! Co tam pełza po sałacie, Tariny? Ty to widzisz, Suzy? Tak, na sałacie. Co to jest, Starino? O! Co to jest? To tylko ślimak, Starino. Ślimak? Tak, Starino. Ślimaki też lubią sałatę. Jeszcze jeden. A tu inny. Jest ich wiele. Zbierzmy je. Tak, dobra myśl, Suzy. Cześć, Tommy. Cześć, baby. Witajcie, kochani. Co tam u was? Tak, ślimaki. Pomożesz nam je zbierać, Tommy? I ty, baby? O, jejciu! To brzmi świetnie! Dalej, baby! Ostrożnie, Jarmies! Nie skrzywdźcie ich! Delikatnie kładźcie je do kosza razem z sałatą. Mam jednego! Ja też! Fuj! Mam jednego! Szybko! Do koszyka! Mam jednego. Baby też jednego ma. Teraz wszystkie są w koszyku. Hej, przecież to Zak. Zak to przyjaciel Jarmies z Anglii, który mówi do nich po angielsku. Hello. Hello, Zak. Snail? Tak, Zak. Ślimak. Snail? Snail. Ile zebraliśmy dziś ślimaków? Policzmy je. Jeden. One. Dwa. Two. Trzy. Three. Cztery. Four. Pięć. Five. Sześć. Six. Sześć ślimaków. Six snails? Yes. Six snails. Oh! Ile ślimaków? I co my teraz z nimi zrobimy? Wiem! Pójdę do kryjówki i zobaczę przez teleskop, co robią Tim i Holly. Może to nam jakoś pomoże? Dobry pomysł, Suzy. Idź i sprawdź przez teleskop, co robią Tim i Holly.
kryjówce Jarmies znajduje się jasny, lśniący teleskop. Jarmies obserwują przez niego ogród i dom, w którym mieszkają Tim i Holly. Patrzcie, to Holly. Ile razem z Timem znalazła ślimaków? Tak, Tim, podnoś go bardzo ostrożnie. Właśnie tak, Holly. Brawo. Teraz wszystkie ślimaki są razem. Patrzcie, Tim i Holly dali ślimakom trochę sałaty do jedzenia. Ona musi im bardzo smakować. Tim trzyma w dłoni jednego ze ślimaków. Ciekawe, co zamierza z nim zrobić. A, widzę! Tim i Holly położyli ślimaki na ziemi. I teraz organizują wyścig ślimaków. Jaki świetny pomysł! I ruszyły! Idą łeb w łeb! Patrzcie na nie! Ciekawe, który ślimak wygra. A wyścig wygrał ślimak Tima! Wyścig? Co za świetny pomysł! Tak, tak, ale fajnie! Pójdę teraz do kryjówki i przygotuję specjalny tor wyścigowy dla naszych ślimaków! Hurra! Ale to będzie dobra zabawa. To znakomity tor wyścigowy dla waszych ślimaków, Tommy. Nawet rysujesz dla nich metę. Dobra robota. Stół w kryjówce Jarmies jest naprawdę wyjątkowy. Wszystko, co zostanie na nim narysowane, staje się prawdziwe. Narysowałeś bardzo dobry tor, Tommy. Dobrze, wybierzmy swoje ślimaki. Tak, i postawmy je tutaj. Dobra robota, Jarmies. Szóstka waszych ślimaków jest gotowa na wyścig. Tak, gotowi do startu. No już, zacznijmy. Dobra, Zak, odliczamy. Trzy. Three. Dwa. Two. Jeden. One. Start! Pierwszy już skończył. Jeden. One. Dwa. Two. Trzy. Three. Fuj. Cztery. Four. Pięć. Five. I to wszystkie. Tak jest, baby. W wyścigu wystartowało sześć ślimaków, ale na mecie pojawiło się ich tylko pięć. Jednego brakuje. Jeden.
jednego brakuje? Ble? Gdzie on jest? Nigdzie go nie widzę. Ja też nie. A ty go widzisz, Tommy? Co się dzieje, Tommy? Spójrzcie, Jarmies. Ślimak jest tutaj. Pełza po plecach Tomiego i go łaskocze. O, biedny Tommy. Niestety musimy się już pożegnać z Jarmies. Do widzenia, starino. Do widzenia. Goodbye, Zack. Goodbye. Do widzenia, Suzie. Do widzenia. Do widzenia, Tommy. Do widzenia. Do widzenia, Baby. Do widzenia, Starby. Do widzenia. Chodźmy. Snail? Tak, Zack, ślimak. Snail? Snail. Jeden. One. Dwa. Two. Trzy. Three. Cztery. Four. Pięć. Five. Sześć. Six. Sześć ślimaków. Six snails.